Znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łagiewnikach. Dzisiaj jesteśmy na turnieju tańca breakdance Breaking Day. Jest to impreza, która ma propagować i promować zajęcia właśnie w tym miejscu, ponieważ tutaj nasi instruktorzy tańczą, prowadzą zajęcia i starają się, żeby jak najwięcej właśnie osób przyszło do nas tutaj, żeby spróbować swych sił w tańcu. Zorganizowaliśmy turniej pokazowy. Miał być to turniej lokalny, ale biorąc pod uwagę, że był markowany BWA Breakers, przyjechali do nas tancerze z Leszna, z Opola, ze Słupska, z Koszalina, z Gostynia, z Nysy. Jest naprawdę mnóstwo świetnych tancerzy. No i bawimy się dzisiaj cały dzień w Łagiewnikach, także liczę, że to przyczyni się do tego, że również w Łagiewnikach większość tutaj tej społeczności, szczególnie dzieci i młodzieży, zacznie z nami tańczyć. Mamy sporą część tancerzy właśnie z Łagiewnik oraz z powiatu dzierżoniowskiego. Myślę, że jest to około połowa zawodników, jeszcze nie wszyscy zapisali się na listy startowe, ale są Łagiewniki, jest Sieniawka, Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Ostroszowice i inne miejscowości, których na pewno nie wymieniłem, ale tańczą wszyscy z naszego regionu. Rywalizacja przebiega świetnie, mamy naprawdę bardzo wysoki poziom. Mamy dzisiaj kategorię do lat 16, także zarówno walczą dzieci, które mają po 6 lat, jak i tancerze, którzy mają po 16 lat. Poziom jest rewelacyjny, zarówno ci starsi, jak i ci młodsi pokazują świetne triki taneczne. Mamy dzisiaj rewelacyjne grono jurorów, jest to 3 doświadczonych tancerzy. B-boy Matys, czyli Mateusz Magusiak, BWA Breakers. Mamy zawodnika z Leszna, reprezentującego legendarną ekipę Non-Topper Mielonka, jest to Guma z Leszna. Oraz juror numer 3 to Budzik. Beat Killa z reprezentacja, który przyjechał do nas z Raciborza. Dla każdego zawodnika dzisiaj jest medal, jest dyplom, jest szacunek i oczywiście rewelacyjne przeżycia. Dla zawodników w kategorii pro również są przewidziane puchary oraz nagrody pieniężne. Poszerzamy swoją działalność i chcemy, aby jak największa ilość osób mogła spróbować tańca breakdance. W 2024 roku taniec breakdance będzie na olimpiadzie, w 2026 będą igrzyska młodzieżowe. Chcemy, żeby jak największa ilość osób mogła spróbować nie tylko tych popularnych sportów, ale również takich niszowych jak breakdance. Chcemy organizować takich imprez jak najwięcej, ponieważ widzimy, że przekłada się to przede wszystkim na rozwój naszych podopiecznych. Oni nawiązują nowe kontakty, widzą jak tańczą inni, wzajemnie się inspirujemy, tańczymy. Oczywiście, jeżeli pozwoli na to sytuacja związana z wirusem, będziemy robić tych imprez jeszcze więcej, integrować się i zapraszać do nas ludzi z całej Polski, jeżeli się uda, to również z Europy.